Przemek, rozmawiamy z jednej strony po porażce Puszczy Niepomice z łódzkim z klubem sportowym 0-2, ale szukając pozytywów w tym spotkaniu, to z pewnością pozytywem jest to, że po raz pierwszy zagrałeś w oficjalnym meczu w seniorskiej drużynie Puszczy. Jakie wrażenia po tych paru minutach po w pierwszej lidze? No na pewno dla mnie, jak dla młodego chłopaka, to jest naprawdę duże, duże przeżycie no i szkoda, że przegraliśmy ten mecz. No. Niestety nie udało się. Pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi o poziom gry po tych kilku minutach? Coś Cię zaskoczyło? Coś, coś było takiego, z czym no, nawet na treningach do tej pory się nie spotykałeś? Czy to jednak za krótki czas, żeby, żeby mieć takie myśli w głowie? Podszedłem po prostu do tego meczu na luzie, na spokojnie już. Przeszedłem przy wyniku 0-2, także no, już trochę tym stresem nie zszedłem, ale... Mam wrażenie jak najbardziej pozytywne po tym meczu. Zdążyłeś już zamienić dwa słowa z trenerem? Powiedział coś na, na temat tego twojego wejścia? Nie, jeszcze nie rozmawialiśmy, ale pewnie jutro, jutro o tym pogadamy na treningu. Dzisiaj pewnie z jednej strony jesteś zadowolony, bo zadebiutowałeś, z drugiej smutny, bo drużyna przegrała, ale pewnie w ten weekend jeszcze będziemy miał okazję do tego, żeby się pocieszyć, bo występujesz również w drużynie juniorów puszczy i świetnie zaczęliście ten sezon. No tak świetnie zaczęliśmy no, z meczu na mecz wygląda to coraz lepiej. U nas nasza gra się coraz bardziej klei no i no jest, że musimy trzymać jak najdłużej ten fotel lidera, żeby żeby wiadomo, żeby każda drużyna, do której przyjeżdżamy, albo która do nas przyjeżdża, była, miała ten respekt. Dla takiego zawodnika jak ty to chyba najlepszy układ, bo no Puszcza nie ma drużyny rezerw, więc z jednej strony, jeżeli nie grasz albo nie macie w 18-meczowej w pierwszej drużynie, to masz okazję wybiegać te minuty w drużynie juniorów. Tak, tak, to jest dla mnie świetna alternatywa i także jestem z tego zadowolony. No nic, będziemy teraz trzeba trenować ciężej, żeby, żeby więcej dostawać tych minut na boisku. Chyba tak pozytywnie, niezależnie od wyniku tego meczu, to jednak ten dzień dzisiejszy zapamiętasz na długo. Na pewno tak.